Cześć, witajcie. No, po dosyć długiej przerwie, z tego co pamiętam, chyba ostatni film nagrałem jeszcze w trakcie sezonu lotów gołębi dorosłych. Generalnie plan, jaki sobie zakładałem, został wykonany. Zakładałem 8 lotów gołębi dorosłych i tak było. Po 8 locie przerwałem, wyjechałem na urlop. Gołębie puściłem w pary. Potem jak wróciłem, no miałem dosyć dużo pracy. Tutaj jak widzicie, przygotowałem sobie taką niwelację terenu. Zrobiłem, jest trawa teraz posiana. Zresztą z drugiej strony to samo. No, było trochę pracy, tutaj meliorację robiłem. Więc jeszcze gołębie, przygotowanie młodych gołębi do lotów. Więc nie było czasu nagrywać. Na tą chwilę dzisiaj mamy lot numer 3 gołębi młodych. Pierwszy lot, który zalicza się do GMP. Pierwszego lotu też nie nagrywałem, bo tak naprawdę mnie nie było. W połowie tygodnia wyjechałem, w czwartek było święto, więc przed tym świętem w środę wyjechaliśmy w góry. Synowi przygotowałem tu już karmę do końca tygodnia we wiaderkach, popisałem mu, w który dzień, rano czy wieczorem ma dać. I tak to się wszystko pochrzaniło, ponieważ się dowiedziałem już będąc w górach, że lot z niedzieli zostaje przyspieszony i będzie w sobotę, więc i tak to karmienie tak naprawdę dało w łeb. Musiałem korygować. No, syn się nie interesuje za bardzo gołębiami, oczywiście zawsze mi tu pomoże przy gołębiach, jak mnie nie ma, ale jednak, no jednak nie zna się na tym. Dlatego też musiałem się wspomóc z kolegami. To z tego miejsca chciałem podziękować koledze Krzyśkowi Chryścielowi za to, że przyjechał, połapał mi te gołębie na koszowanie, zatypował. Chciałem podziękować koledze Dawidowi Malinowskiemu, bo też przyjechał tutaj przed swoim lotem tak naprawdę w sobotę, żeby obsłużyć mi ten lot, tak? Tam przygotował wodę, przygotował karmę, zwołał tą pierwszą grupę gołębi, która przyleciała. Także dziękuję im za to, że mogę liczyć na kolegów. No, lot wyszedł całkiem fajnie, miałem dwie najlepsze serie. I oczywiście na pierwszym miejscu w klasyfikacjach mistrzowskich. Drugi lot, a na pierwszy lot zakoszowałem 55 gołębi. No, w tym roku mam małą drużynę do lotu. Zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Drugi lot tydzień temu, również miał być w niedzielę, też się dowiedzieliśmy praktycznie dzień przed koszowaniem, że będzie w sobotę. Zakoszowałem 47 gołębi. No, lot można powiedzieć wyszedł też kapitalny dla mnie. Na 47 gołębi, 39 w konkursie, dwie drugie serie i utrzymałem oczywiście prowadzenie w klasyfikacji oddziałowej. Zobaczymy. Teraz na trzeci lot poszło 50 gołębi. Mamy lot z miejscowości Wolsztyn. Odległość do mnie 217 km. Wiatr jest północno-wschodni, więc taki lekko spychający na dół i pod wiatr. Więc jak zejdą gołębie na dół, to będą później szły pod wiatr. Obstawiam około 3 godzin lotu. Gołębie zostały puszczone 7:20. Dochodzi godzina 10, więc jeszcze chwilę, postaramy się coś tam nagrać z przylotu. A wracając jeszcze do gołębi, do sezonu gołębi dorosłych, oczywiście nagram takie podsumowanie, jak obiecałem wcześniej, tego sezonu. No, sezon generalnie, no, plan został jakiś tam wykonany, nie do końca jestem też z niego zadowolony. Co prawda udało się
zdobyć mistrza oddziału w kategorii B. No ale wiadomo, jakiś tam niedosyt jest. Oczywiście ja jestem cierpliwy, wiem, że to wszystko potrzeba, na to wszystko potrzeba czasu tutaj, żeby dopracować sobie te roczniki i tą drużynę. Myślę, że na przyszły rok już ta drużyna będzie fajna. Zostało około 40 rocznych na dwulatka, więc już fajnie, będę mógł sobie złożyć tą 50, bo w tym roku w 50 miałem prawie 20 rocznych, bo nie było co dołożyć do tej 50 z głębi do starszych, bo ich nie było po prostu. No, także zobaczymy. Po lotach zostało łącznie 60, chyba 2 czy 3 gołębie. Z tego zrobimy jakieś 55 po selekcji. No i dojdą gołębie młode z tego roku po lotach. Zobaczymy. No, po 8 locie gołębie zostały puszczone w pary. Odchowały młode. Jeszcze połączyłem, pozmieniałem te pary, poparowałem tak sobie najlepsze gołębie sezonu. Wychowały te młode są w tej chwili na wyjściu, także generalnie jakby ktoś był zainteresowany też, to zapraszam. Mam młode po wdowcach, po w sumie najlepszych moich gołębiach. Gdyby ktoś był zainteresowany, to naprawdę niedrogo mogę odstąpić. No i co? Co się zmieniło też u mnie? Jak widzicie, pod spodem, pod gołębnikami powstała nowa bojlera, także też Rafałowi Składowskiemu dziękuję za fajną robotę. Ta bojlerka jest na podzielona na dwie części. Po lewej stronie są gołębie właśnie, które mam przeznaczone, zamówione bądź przeznaczone na sprzedaż. Po prawej stronie jest część, gdzie wylatują gołębie z dolnego rozpłodu. No i tyle chyba. No i co? Zapraszam na lot. Jak się coś pokaże, spróbujemy nagrać. Chodź. Teraz całe statko usiadło. Chodź. Chodź. Pierwsze dwa ładnie odskoczyły. 17 po. I w sumie po 9 minutach kolejne statko. Długa przerwa była. Te dwa w ogóle przyszły z północy. Myślałem, że przelecą od południa. Do statku już przyszło od południa. Z dołu. Mamy 4 kolejne gołębie. Mam 15 w zegarze. Jestem już też po wstępnych informacjach. Chłopaki, co tam koszowali po 100 gołębi, mają jednego, dwa. Ci czołowi hodowcy 5-6 sztuk. Niektórzy nie mają wcale. Także bardzo fajnie, gołębie się rozbiły. No już na pewno wiem, że się gdzieś ścięły, bo przychodzą w dużych odstępach. Chodź. Chodź. Na 15 sztuk mamy 5 typów, także mam nadzieję, że tu doleciały jakieś typowane. Brakuje nam jeszcze 3 typów. Chodź. Mamy kolejnego gołębia. Ale się rozbiłem, dlatego robię cięcia. No bo są przerwy między przylotami. Na tę chwilę mamy 22 sztuki. Z 50, 7 typów. Chodź.
Są dwa kolejne. 24, 25 i 26 krąży. No chodź, chodź, chodź. To chyba nie był mój. Chociaż. Jeszcze masz siłę. Już mamy 3 godziny 20 minut lotu. Taki rwane to nagrywanie, ale jak wejdzie ten gołąb, pójdę zobaczyć jak z typami. Chodź, 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 chodź. O, następny wyleciał. Za drzew nie widziałem. Chodź, 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 chodź. Jeszcze się zerwały. No schodzą cały czas. No mamy 30 gołębi. Na 50. Cały czas zlatują co jakiś czas. Chodźcie, 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 chodźcie. No już, chodźcie, chodźcie. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. No na pewno powalczyły. No i dzisiaj przygotowanie gołębi pewnie miało kluczową rolę, bo lot jest bardzo wymagający. Ta ścina tego gołębia, tylko żeby się teraz pozlatywały, bo widać, że coś po trasie było nie tak. Te gołębie z różnych kierunków przylatują. One się mocno rozbiły, także tu jest też loteria, bo zależy jak się zabrały i mogły pójść. No. Na razie ilość bardzo fajna, z tego co słyszę u kolegów, to mają większe braki, dużo większe. Także zobaczymy jak to będzie wyglądało finalnie. Pozdrawiam. Teraz 3 na raz, już od południa, od Częstochowy. Tak myślałem, że ścięły się z gołębiami częstochowskimi. Częstochowa wypuszczała z miejscowości Kościan, my z Wolsztyna, mniej więcej w podobnym czasie. Na pewno się ścięły, bo w pierwszej grupie 2 wskoczyły mi częstochowskie już. Także jest ciekawie. Jest chyba 34-35 gołębi na tą chwilę. Na 50 była długa przerwa. Zresztą kapią. Nie tylko mi, ale wszystkim tak pojedynczo. Są naprawdę bardzo duże braki, jak słyszę w oddziale, jak z chłopakami tutaj rozmawiam. Po 7, po 8, po 9, po 10 gołębi mają. Także oby się tylko teraz poschodziły. Gołębie moje są, były dobrze dosyć przygotowane, widzę. Jeszcze jak przylatują, to jeszcze chodzą. Teraz wiadomo, jak zostały zapchnięte na to południe, to wracają już pod wiatr. Także miejmy nadzieję, że to się poschodzi wszystko. Na tą chwilę kończę relację, bo nie będę co jakiś czas tutaj dogrywał tego. Na koniec dogram tylko podsumowanie, jak już będą listy. Zobaczymy, jak to wyjdzie na listach. Były wyszczały, wiem, że są gołębie przed moimi też. O, tam idzie, idą jakieś moje. Chodź, 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 chodź. Przeszły. No zelów też leci. W tym czasie. Jest schowy. No dobra, to tyle. To pozdrawiam. No i krótkie podsumowanie dzisiejszego lotu. No, lot tak już w trakcie relacjonowałem, okazał się lotem bardzo ciężkim dla całego oddziału. Są duże braki u mnie. Na noc jest 40 gołębi na 50, 10 nie ma. Jeszcze ta strata nie jest jakaś duża, no ale przy takiej małej ilości, przy takiej małej drużynie, jaką lotuję, to dla mnie to jest dużo. Jak to się ułożyło? Wyniki są ogólnodostępne.
bez hasła na stronie naszego oddziału, także można sobie też zobaczyć. No, tu już widać, że gołębi zostało zakoszowanych 3203. Liczba gołębi do zegarów, które wróciły, 1349, czyli nawet nie połowa gołębi. Konkurs trwał 1 godzinę 22 minuty. Prędkość pierwszego gołębia 1211 i ostatniego w konkursie na bazie 20% 819 metrów na minutę. Ułożyło się to w ten sposób, że zacząłem bić od 12 gołębia na 50 gołębi 34 konkursy, 12, 13, później 16 do 27, 29, to była ta druga grupa i te pierwsze dwa 17 po co siadły, 12 i 13 tych nie udało mi się nagrać, bo mnie zaskoczyły. Natomiast tą grupę to już widzieliście na filmiku wcześniej, która nadleciała. Później mamy 36, 37, 38, 39, 40, czyli nam na 40 pierwszych na oddział 20 moich. I później tak dalej, tam 42, 43 i tak dalej. No co, cieszy na pewno na taką skalę i ciężki lot ilość, jaka jest w domu, chociaż no 10 to jest dla mnie dużo. Mam nadzieję, że jutro coś kapnie. Nie mówiłem wcześniej, ale też, no, też miałem jakieś tam perypetie na podlotach, o których gdzieś tam może na kolejnym czy jeszcze kolejnym filmiku wam opowiem. Także gołębie naprawdę miały ciężkie przetarcie na paru podlotach, więc myślę, że no, powinny sobie poradzić i coś powinno jeszcze dolecieć jutro. No, cieszy na pewno seria typowana GMP. W GMP, gdzie mamy GMP? Mistrzostwo z całości. No, w mistrzostwie całości. Nie, to są lotniki. No, mamy pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego, szóstego tam i tak dalej. Lotnika z kompletami. W mistrzostwie z całości jest ten pierwszy. Typowanych 8 z 15. Pierwszy i drugi lot nie był do GMP, a od samego początku, od pierwszego do ostatniego lotu mieliśmy takie mistrzostwo typowane 8 z 15, więc jestem trzeci, bo na pierwszym locie nie złapałem kompletu typowanego. Serię, druga seria z całości i najlepsza seria typowana 8 z 15 i GMP z pierwszego lotu 317,3. Nie najgorsze, no ale szkoda, że takie braki w oddziale, bo już na kolejnych lotach no jednak nie będzie tej puli gołębi. Zobaczymy, jak to dalej tam wyjdzie. No i co, gratulacje dla chłopaków, którzy naprawdę cisną w oddziele. No już tak jest, że jak jedna osoba leci tylko w oddziele, no to robi bardzo dobry wynik, jak nie ma konkurencji. Natomiast no, w naszym oddziele ten poziom jest bardzo mocny, wyrównany. Zawsze jest paru chłopaków, którzy cisną. Także gratuluję Piotkowi, Andrzejowi. No bo jest z kim porywalizować, no ale jednak ten wynik się rozbija. No na poprzednich lotach było zresztą podobnie. Tak szybko tylko zajrzymy. Pierwszy lot to był Jarocin, ten co mówiłem, co mnie nie było. Tu mieliśmy włożonych 4136 gołębi. No tu zacząłem bić od drugiego, co prawda 55 zakoszowałem,
pierwsza grupa uderzyła. 16 weszło do konkursu, mały procent, no ale mówię, nie było mnie, to i tak. I tak, że ta pierwsza grupa fajnie uderzyła od drugiego, drugi, trzeci, szósty, ósmy do 12 i tak dalej, i tak dalej. Także 17, 21, 22, 23. Także gdzieś tam się obroniły. Kolejny lot. Kościan. 173 km. Na prędkości pierwszego zajmie 1357. Dosyć szybki lot, bo fajny lot. Praktycznie nie było strat. No, chociaż do zegarów z 3797 było 2645. Ale te gołębie później się schodziły. Z tego lotu mi jednego gołębia brakuje. No też tu Piotrek, Andrzej, Marcin, Kubiak. Ja zacząłem od 9, ale 47 zakoszowałem, 39 w konkursie. Także bardzo fajna procentówka. 9, 10. Później mamy 18, 19, 21, 22, 4, 5. Także jest szpica. No i co? To by było na tyle. W tygodniu postaram się dograć wam coś, pokazać wam, jakie młode, jakie gołębie się sprawdzają, co tam robi robotę w tym roku. Może opowiem też o tych moich perypetiach z młodymi wcześniejszymi, bo naprawdę w tamtym roku no, całkowicie inaczej to jakoś wyglądało. Te gołębie też inaczej latały koło domu, inaczej przychodziły spod lotów. Aż dziwne, że jak wkładam do kabiny w tym roku te gołębie, to naprawdę bardzo fajnie lecą. No, dogram też tam, pokażę wam te młode po wdowcach, które mam do zaoferowania, już się zobaczyli, jak wyglądają. Także jak ktoś, tak jak mówiłem, ktoś jest zainteresowany, to niech się do mnie zgłasza. Oczywiście odbiór osobisty, tylko bądź jeśli chodzi o dostawę, no to we własnym zakresie odbiór byłby, no bo wiadomo, że nie wysyłamy, ja nie mam czasu na tą chwilę organizować jakiś tam przesyłek. Więc jak ktoś będzie zainteresowany, to zapraszam. No i chyba tyle. Też zrobimy jakieś podsumowanie większe. Tak jak obiecywałem, jeśli chodzi o sezon gołębi dorosłych. Tam no, roczne też fajną robotę zrobiły. Jest parę ciekawych rocznych, które no, potencjalnie mogą robić fajne wyniki w kolejnych latach i mogą wyrosnąć na super lotniki. Zresztą do 8 lotu, jak przerwałem, po 8 locie prowadziłem w klasyfikacji ogólnej. Byłem również pierwszy w mistrzostwie rocznych. No niestety później już nie kładłem. Kolega, który dalej jeszcze kładł, też na 500-kach poprawił sobie wyniki i później się okazało, że jestem drugi. Mistrzostwo rocznych mamy w okręgu i w regionie. To jest seria drużyna 4 gołębi po 5 konkursów. No dobra, no to co? Pozdrawiam was wszystkich. Dobry lot. Wiem, że dzisiejsze loty były bardzo ciężkie. Nie tylko w naszym oddziale, ale też w innych oddziałach. Także życzę wszystkim, którzy dzisiaj lecieli, jak największych powrotów. Jeszcze raz, dobry lot.